Tradycyjnie w ostatni weekend wakacji młodzież Ruchu Światło Życia Archidiecezji Krakowskiej pielgrzymowała do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, by dziękować za rekolekcje wakacyjne i zawierzyć Matce Bożej nowy rok formacyjny. W piątek po południu do kalwaryjskiego sanktuarium przybyli kandydaci na animatorów wraz z poręczycielami. Ci ostatni przedstawili swoich uczestników biskupowi Janowi Szkodoniowi w czasie uroczystej Eucharystii w Bazylice. W sobotę od samego rana na wzgórze kalwaryjskie przybywali oazowicze z całej diecezji, aby spotkać znajomych, których poznali na rekolekcjach, a także cieszyć się trwaniem we wspólnocie Kościoła. Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta na ołtarzu polowym pod wzgórzem ukrzyżowania, którą pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza celebrowało około 120 kapłanów. Obecni byli także krakowscy biskupi pomocniczy Jan Szkodoń i Grzegorz Ryś. To wydarzenie trwa nadal w naszych umysłach i sercach, mówił w homilii metropolita krakowski, który przypomniał, że miesiąc wcześniej setki tysięcy młodych osób z całego świata wyznawały wspólnie swoją wiarę w Krakowie. Sami oazowicze w liście jedności do Ojca Świętego dziękowali papieżowi Franciszkowi za obecność i skierowane słowa. Przypomnieli, że krakowska oaza czynnie włączyła się w wolontariat, chór, wydarzenia centralne i ewangelizację podczas Światowych Dni Młodzieży. Podczas Eucharystii 107 osób przyjęło błogosławieństwo do szczególnych posług w ruchu. Na animatorów oazy dzieci bożych, animatorów ruchu, liturgicznych, muzycznych oraz ceremoniarzy parafialnych. Będą oni prowadzić formacje w swoich parafiach, podczas spotkań w małych grupach czy spotkań wspólnotowych według charyzmatu księdza Franciszka Blachnickiego. Pielgrzymka Ruchu Światło Życie i Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się już po raz 44. Tegoroczna oaza żywego kościoła odbywa się pod hasłem Miłosierni jak Ojciec, a piosenką roku był hymn Światowych Dni Młodzieży Błogosławieni Miłosierni. Września 8 to ważna data dla oazy krakowskiej. W zeszłym roku, w tym dniu, w szpitalu w Oświęcimiu, zmarł ksiądz prałat Franciszek Chowaniec, wieloletni i zasłużony pierwszy duszpasterz i moderator służby liturgicznej i ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Tego dnia oazowicze zebrali się na Eucharystii w intencji księdza Franciszka w kościele Piotra i Pawła w Krakowie. Prosili dobrego Boga o miłosierdzie dla księdza prałata, a także wspominali jego osobę i nieustanną troskę o piękno liturgii. Podsumowaniem wieloletniej pracy pierwszego moderatora służby liturgicznej i ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej niech będą słowa księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Ksiądz prałat poświęcił wszystkie swoje siły dla dobra dzieci i młodzieży. Archidiecezja krakowska zawdzięcza niestrudzonej pracy księdza prałata tysiące świadomych katolików świeckich i wiele dziesiątek powołań kapłańskich i zakonnych, którzy przeszli formację ministrancką i oazową. 24 września wystartowała diecezjalna szkoła animatora. O poranku w kaplicy byłego seminarium przy ulicy Bernardyńskiej spotkali się kandydaci na animatorów oraz osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie. Podczas mszy świętej ksiądz moderator przekonywał, że bycie animatorem to ogromna odpowiedzialność. Z ogromną odpowiedzialnością Pan tutaj każdemu z nas. I można sobie też myśleć słabo jakoś, tak nie widzę siebie tak bardzo odpowiedzialnie. Po to jest ten czas, żebyś siebie zobaczył. Po to jest ten czas, żebyś zobaczył siebie w ten sposób, że Pan do tego Cię potrzebuje. Pan potrzebuje tych ludzi, którzy będą innych prowadzić do Niego. Przez najbliższy rok, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, wykładach i warsztatach, kandydaci na ceremoniarzy parafialnych, animatorów muzycznych, liturgicznych, ODB i ruchu będą przygotowywać się do swojej posługi. Warto tutaj być, żeby zaczerpnąć od prowadzących, w jaki sposób można siebie dawać i spotykać się z ludźmi, którzy dają tak samo dużo jak ty w parafii, żeby wiedzieć, że to nie tylko ty jesteś samotną wyspą, tylko jest nas więcej. Pamiętajmy o modlitwie za przyszłych animatorów.